Jak całkowicie oddać się modlitwie tańcem? Myślę, że jeśli chcemy siebie komuś dać, to potrzebujemy nade wszystko siebie posiadać. Ksiądz Franciszek Blachnicki zachęcał do tego, by wpatrywać się w niepokalaną. A traktat o Maryi mówi, że ona posiadała siebie w dawaniu siebie. Jeśli więc chcę Bogu ofiarować mój taniec, jeśli chcę... Oddać mu siebie na modlitwie tańcem, to potrzebuje nade wszystko siebie mieć. Że zadaniem każdej kobiety jest zapomnieć o sobie. Ale jak ma to zrobić, jeśli nie wie, kim jest. Jeżeli ja nie poznaję siebie, nie mam świadomości tego, kim jestem, jakie jest moje powołanie, to nie potrafię tak naprawdę ofiarować siebie. Żeby komuś coś dać, trzeba to mieć. Więc, ja potrzebuję nade wszystko poznać siebie, odkryć swoją najgłębszą tożsamość, swoją wartość. Potrzebuję odkryć siebie i moje życie jako dar. Tylko wtedy mogę go komuś ofiarować, mogę sprezentować siebie mój czas, moje umiejętności, moje predyspozycje, moje talenty. Wszystko to może być na służbie miłości wtedy, kiedy my to rzeczywiście posiadamy, kiedy jesteśmy świadomi siebie, swojej wartości, swojej wyjątkowości. Myślę sobie, że kiedy chcemy rzeczywiście oddać się Panu, to nie chodzi o to, żebyśmy coś czynili, ponieważ my nie jesteśmy stworzeni tylko po to, żeby czynić. My jesteśmy stworzeni nade wszystko po to, by być. Jeśli więc chcę ofiarować. Bogu mój taniec, jeśli chcę oddać się modlitwie czy tańcem uwielbienia, czy jakiejkolwiek innej, ja potrzebuję w tej modlitwie być, a nie ją czynić, ponieważ to Bóg czyni moją modlitwę piękną, radosną. To On zaprasza mnie do spotkania, na które ja mogę odpowiedzieć całą sobą, tym, co jest we mnie. Mam być. Z Bogiem. Jeżeli znam siebie, znam moje talenty, możliwości, pasje, to mogę być na tej modlitwie tańcząc przed nim, z nim. I wtedy tak naprawdę oddaję się Bogu poprzez modlitwę tańcem. Wtedy mogę dać Bogu wszystko, co we mnie to, co piękne we mnie i radosne, ale też to, co słabe, ułomne, cały czas potrzebujące Jego łaski. Jeśli chcesz prawdziwie poznać siebie, swoje talenty, możliwości, pasje, chcesz odkryć siebie, swoje życie jako dar, chcesz przyjąć swoją najgłębszą tożsamość, to zapraszam Cię na wyjątkowe rekolekcje taneczne pod nazwą Kobieta w Tańcu. W tym roku przeżywamy je w formie online. Wszystkie materiały będą dostępne zdalnie, więc wszelkie konferencje, ćwiczenia, tańce będą dostępne w zaciszu Twojego domu. Tam możesz spotkać się z Bogiem i z samą sobą. Możesz oddać się Bogu całkowicie w modlitwie tańcem i nie tylko. Zapisy na stronie www.taniecuwielbienia.pl. Do zobaczenia.